Następny dzień pobytu w Polsce i dzisiaj jesteśmy w Brzeźnie. To jest plaża, wejście numer 50. I tutaj przy tym wejściu jest taka budka oczywiście. Zobaczcie. Taka budka. Teraz widać. Taka budka. I tu można kupić sobie gofry. No i teraz Wam pokażę nasze gofry. Jak wyglądają. Bo wyglądają apetycznie, a my wiemy, że tu są dobre. I nasze gofry. Kasia, który jest twój? Ten. Kasia ma zbitą śmietaną, Paweł ma z cukrem pudrem. I nasze są truskawkami. No to się zabieramy do jedzenia. Smacznego. Smacznego. Dziękuję. Zobaczcie małą aparatkę. Sama wskoczyła sobie tutaj na półkę. Z ciuchami Kasi i sobie tutaj śpi. O, a tu jest dość wysoko, bo to zobaczcie, od tego, od dołu, trzy szuflady. To jest naprawdę spora wysokość. No i ona sobie tutaj wskoczyła i sobie tak ładnie lula. Nie, Siska? Ale ci tu dobrze. Niby takie chińskie auto, niby takie nic, a proszę, jak ładnie nagrywa. Nawet nie wiedzieliśmy, a tutaj gdzieś się znajduje kamera, która nas obserwuje. A tu właśnie możecie nas zobaczyć wszystkich. No i nawet tu, Pedro, pokaż, jest galeria. Galeria jest, nie? Gdzie można zapisać. O, jest galeria i tutaj są pliki. O, proszę. Szok. Nie? To Hyundai chyba tego nie ma. A chińskie ma. A my jesteśmy teraz w ogóle na matarni. No i w Gdańsku jest katorga, żeby jeździć samochodem, dlatego że cały czas się stoi właśnie w takich korkach. Co prawda teraz jest godzina w pół do prawie 17 i piątek, więc wiadomo, ludzie kończą pracę, ale tak czy inaczej, no, zbyt mało dróg niestety i niestety, no, nie da rady jechać, w ogóle poruszać się samochodem. Z jednego punktu do drugiego to się jedzie bardzo długo. Ciężko, ciężko się naprawdę teraz prowadzi samochód w Trójmieście. Bardzo ciężko. Na co czekasz? Na co? Jedzenie. Jakie jedzenie? Kurczaka. Niezdrowo się odżywiasz. Ale dobrze, lepsze niż na koniec. Lepsze niż co? Na koniec. No, ostatnio bardziej też wolę kasji, szczerze mówiąc. Będziemy jeść na dwór, nie? Zdrowo, kurczaka. Ale piękna pogoda. Jesteśmy teraz na jakimś tam parkingu. Oczywiście, gdzie jest KFC, zaraz Wam pokażę. O, to jest KFC w Polsce. No i nie mogliśmy się pohamować. Musieliśmy odkupić, proszę bardzo, w torbie. Ale jest tak ładna pogoda, tu już chłopczyk biegnie, jest tak ładna pogoda, że postanowiliśmy zjeść właśnie przy takim stoliku piknikowym. Zobaczcie, tutaj jest taki daszek i wszystko tak pięknie wygląda. I właśnie tutaj będziemy sobie siedzieć i jeść. No i teraz jeszcze ja się pokazuję, żeście mogli zobaczyć, że też tutaj jestem. Także Kicia nasza też przyszła, proszę bardzo. Kitka też jest. No i będziemy KFC zjadać, nie, Pedro? No
fajne miejsce na obiad. Fajne. I w ogóle jest tak ładna pogoda. 22 stopnie, nie? Pokazuję. 22 stopnie. O, spójrzcie, spójrzcie, kto tutaj jest. Kto tu tam? Kiciula. Kiciulka jest. Kasia ją tu ładnie zapina, nie? Kasia? Kiciulka patrzy. Jecie, ile trawki. Ile traweczki. Już długo nie widziałaś trawy. Zaraz sobie pochodzisz troszeczkę. No. No, także... o. Kolesław. Kolesław. Tym razem wziąłam sobie Zingera. Kasia Longera, frytki, Paula jakieś stripsy, takie coś a la nuggetsy. I będziemy zajadać, a potem dalszą drogę, bo przed nami jeszcze dużo kilometrów. Ale w ogóle słychać ptaki, no i ta trawka taka zielona i tak jest pięknie. I tak jest cudownie, nie Pedro? Też ci się podoba? Podoba. Okay. Zajedziemy zapewne na pierwszą w nocy, tak opiszliśmy, nie? No. Zajedziemy zapewne, będzie pierwsza w nocy, a od rana chłopczyk musi nosić gazetki. Od rana chłopczyk musi nosić gazetki. No więc musimy być w sumie jak najszybciej, żeby się wyspał. No jak nie, to pał cię wyspał. Nie pał, no. Przed chwilą Siska wyszła troszkę na trawkę. Nawet jej tutaj ubraliśmy, proszę, smyczkę. Ale niestety szybko się schowała. Sama wskoczyła tutaj. Nie, Suśka? Sama się schowałaś. Nie mogła, biedna. Nie mogła. Nie czuje się pewnie na obcym terenie. Nie, Susia? Wolisz być jednak w kuferku swoim. O, jak patrzę. Dopiero co wyszła, a już się pies na horyzoncie pojawił i biedna nie mogła nic porobić. A trawka taka ładna. No i miałaby tutaj duże pole do popisu. Tylko, że to nie pies, a kot. Mogłaby sobie popolować na zwierzaki. Sysusio. No jaka ładna. Nie, Paulo, zamknij, bo ona dziś się czuła teraz źle. Wiesz? No bo ona się boi troszkę. No tutaj jeszcze się ten pasek. Tu coś musiało się jeszcze zaczepić chyba. Dobra. No i niby było tak cieplutko, a się okazało, że jednak zimno. Trzeba było kurtkę ubrać. Ale nie szliśmy już do środka, bo wiecie, z Kicią. A Kicia nasza musi być z nami, więc postanowiliśmy zjeść. A ja musiałam ubrać kurteczkę, bo zdecydowanie było dla mnie za zimno. Już teraz mamy wszystko opędzlowane, stoliczek już pusty, tylko jeszcze picie zostało. No i jedziemy. Zaraz wsiadamy w auto i jedziemy. O, już tak pan idzie. Do nas. Co kupiłeś, panie? Picie dla Kasi. No, Kasia jeszcze chciała. Nasza babka Kasia lubi. Lubi właśnie kupusia taką wodę. To jest jakaś woda malinowa, tak? O smaku maliny. Więc Kasia lubi taką wodę, więc dostanie. A muszę wam powiedzieć, że tym razem nie zrobiliśmy zakupów w ogóle. W Polsce, nie, Pedro? Nie zrobiliśmy w ogóle w Polsce zakupów, więc idziemy bez niczego. Nie? Kochane są brzegi. Byśmy musieli mieć chyba dachowy taki, nie? Taki bagażnik na dach. Mamy. Żeby tam... No mamy, ale nie mamy zamontowanego. I wtedy można było ten bagażnik wypchać. Ale w sumie fajnie jest, bo tutaj mamy coś innego do jedzenia, a tam coś innego, nie? Ale kupiliśmy kosmetyki. No, kosmetyki. Kosmetyki zostały kupione. Pielęgnacja będzie odpowiednia. I co jeszcze? Nic więcej. No i
nie dostaliśmy jeszcze coś, jakieś przyprawy dostaliśmy. Czosnek niedźwiedzi, całą torbę. Prosto z młyna. Coś jeszcze dostaliśmy. Salami. Salami. Takie. Trochę wędliny. Ogórki kiszone to moja mama też dała. Ale ja też kupiłam sobie, ja też jadłam, więc trochę zostało. To zabieram na dość. My co to cieszy się z wypadu? No, cieszę się, dzisiaj jest tak ładnie. W końcu. Cieszę się na powrót? No, cieszę. Znowu na tą brzeczkę. Tęsknię nas za jej domu, za nasze miejsce, nasze sypialnia. Nasz tarasik. Tarasik, nasz widok. Nasze kawę maszynę. O, kawę maszynę jest najlepsza. Najlepsza, nie kawa. Jednak z takiej najlepsza. Z prawdziwego takiego ekspresu zupełnie inaczej smakuje, nie? No. Też już nie mogę się doczekać. Ale w ogóle niebo jest piękne, nie? Dzisiaj. Niebo jest piękne. Piękne, piękne. Mam nadzieję, jutro będę ładna pogoda. Gdzieś pójdziemy, nie? No, pewnie. No, jedziemy. Tam stoi nasze auto, zaraz wam pokażę. Tutaj właśnie stoi nasze autko. I to już jest, Pedro, ostatni moment, nie? Tego auta. Ostatni wjazd. Ostatni. Praktycznie przyjedziemy teraz i musimy oddać to auto. No, będę miała, oddać, będę miała następne zapasowe. O, a wy dowiecie się jakie, nie? No. O, zobaczycie w następnym odcinku, jakie autko będzie. No, ciekawa jestem. Czy stawiacie na jakąś markę? Jak tak, to piszcie w komentarzach. No. Nie? No zobaczmy. Zobaczymy, czy uda wam się zgadnąć. Sama jestem ciekawa. A to było oczywiście chińskie auto Winkled Corporation. Zostało nam jeszcze 511 km, czyli około 4 godzin. Coś teraz zginęło. Patrzcie na mapce, nie ma. Godzina 20:21. No i nie jest jeszcze tak do końca ciemno, także jest tak szaro, już robi się ciemniej, ale właśnie fajnie się już jeździ. Fajnie, że tutaj te autostrady mają po 3 pasy, czasami 4, bo faktycznie przez to się jedzie płynniej, jak jest więcej tych pasów. Zauważyliśmy, jak czasami jest taka sytuacja, że ktoś chce wyjechać, a się jedzie szybko, to nawet zjadą, z powrotem wrócą na swój pasek, nie? Żeby właśnie nie wjechać tak niepotrzebnie, żeby nie doszło do jakiejś tam kolizji, nie? My dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że myśmy jechali szybko i chciał właśnie z tego prawego paska przyjechać tutaj na środkowy. I my chcieliśmy zmienić na lewy, ale na lewym jechał jeszcze szybciej i po prostu nie dalibyśmy rady tam wjechać. A to jest IKEA w ogóle. O, żeby zobaczyć IKEA widać z drogi. No i w każdym razie, żeśmy nie mogli zmienić na lewy pasek, więc zaczęliśmy hamować, ale on szybko się zorientował i wrócił na swój prawy. Także na całe szczęście, bo inaczej pewnie mogłoby dojść do jakiejś kolizji. Tak wygląda nasza droga. Podłokietnik taki musimy właśnie mieć otwarty. Jeżeli nie będziemy mieć otwartego, to wtedy tutaj zobaczcie. O Jezu, kawa wyskoczyła. To tutaj te kubki nam się nie mieszczą, bo tu jest miejsce na jeden kubek. O, tu jest jeden, a tu jest drugi. I teraz jak ja to przymknę, to centralnie zakrywa tutaj właśnie ten kubek, także nawet nie jesteście w stanie go wyciągnąć. Więc żeby ten kubek móc sobie wziąć, to trzeba mieć to otwarte. Także tak jedziemy. O, idziemy tak właśnie z otwartym podłokietnikiem. Ja się na to samochodzie jest taki duży wanna, taki elektryczny, albo digital, bo ostatnio, kiedy była stacja, tankowało samochody na max. Potem kiedy startowało samochody, nie pokazywało, co tankowało. Pokazywało tak, jak było. Ale tak
taką samą sytuację miałam w Hyundai, nie? Pamiętasz, też ci mówiłam, że zatankowałam, a pokazało mi, jakbym nie miała w ogóle paliwa. Dopiero po jakimś czasie pokazał mi, że właśnie mam zatankowane, a ja, słuchajcie, wróciłam z powrotem na stację z reklamacją, że paliwa chyba nie dolałam tam. Ja wróciłam, mówię, że chyba coś jest nie tak, ale oni powiedzieli, że muszę poczekać, odjechać i na pewno za jakiś czas to wróci i faktycznie wróciło, ale w jakimś czasie. No i jeszcze tutaj jest jeszcze inna badanie. Jeszcze tutaj na ekran tutaj, który mam przez tą kierownicę. No tu przy kierownicy jest taki ekran, tutaj jest też mapa taka, to... Ta mapa już nie pokazuje, jest frozen, nie? Mapa jest... Nie się ruszy. Jest całkowicie jakby taka zamrożona, że w ogóle nie porusza się, także nie widać, żebyśmy jechali do przodu. No i druga sprawa, jeszcze nie można ustawić sobie tempomatu, nie? No można ustawić. Ale nie wiesz ile. Ja pokazuję 5%. No, także można ustawić tempomat, ale nie pokazuje na jaki tam, na ile właśnie jest. Dziwna. Na pewno jak będę restartował samochód, będę już od razu wszystko w porządku, okej. Ale nie jest taki... jak się nazywa? Nie jest... No nie jest dobrze wykonany, bo skoro się zawiesza, to znaczy, że chyba elektronicznie on ma jakieś wady. Pedro, ale ciepło jest, co? Fajna pogoda, ciepło, już mi podoba. No mi tak samo. To jest mój klimat. WC, to jest twój klimat. A my właśnie idziemy do WC, tu jest męskie. No, tamski, dobra. Lecimy. O. Do mycia rąk. Pokażę w środku. Nie, no tu nie ma papieru, kochana. Czekaj. Tu też nie ma, ja nie zabrałam papieru w ogóle. Nie ma nigdzie? Nie ma. No i nie możemy iść do toalety, bo nie ma papieru. Więc czekamy, żeby nam Pedro otworzył samochód. Muszę chustki wziąć, bo niestety w toalecie brak papieru. A zresztą słyszałam, że lepiej takiego papieru nie dotykać, bo on ponoć tam nie jest dobrze przechowywany. Mamy chusteczki polskie. I ponownie wchodzimy. Chodź Katarzynka, wchodzimy do naszego kipla. Dobra, wchodź, ja tu idę. Nie no, źle nie wygląda. Jak na taką publiczną, to źle nie wygląda. A my musimy znowu na stację, bo się okazuje, że to auto tak pije, nie, Pedro? No, bardzo dużo. Bardzo dużo pije. Sam powiedz. No, chińskie pije więcej niż Niemcy, brazylijskie Polaki. No tak pije, że po prostu naprawdę... musimy znowu tankować. Który raz my już tankujemy? No, jeśli by 4 razy. 4 razy, nie? A w Polsce w ogóle trudno jest ładować elektrycznie, nie? No w ogóle nie ma na stacji. Nie ma nigdzie. Może no. Jest, ale z tym stacji, które było... To nie była możliwe. No właśnie.
No także tutaj musimy zatankować. Tutaj wszędzie właśnie są takie miejsca do ładowania. O, szyba trochę brudna, ale pewnie widzicie. I na drodze też pokazuje właśnie, że takie miejsce do ładowania jest. A w Polsce właśnie mieliśmy problem, nie? Żeby naładować to auto. Bo to auto jest plug-in hybrid. Plug-in hybrid i... A jak jedziemy? Tu masz zakaz. No i zobaczcie, tu jest taki McDonald's. Może być zamknięty już. Myślisz? Bo już jest po 9. Tak? Ostatnio było zamknięte. Kiedy ostatnio to było? No, o, kiedyś byliśmy tu. Zabułkę wtedy kupił. A, bo to windą się jedzie do góry. To co, lecimy? Lecimy, szybko. Szybko, musimy jeszcze coś zjeść znowu. No, tylko jemy. Tylko jemy. No i pokażę wam z dworu, jak wygląda. Trzeba tutaj wejść, tam po prostu jest taka winda i tą windą trzeba na górę, na samą górę, bo ten McDonald's się mieści nad autostradą. No także idziemy tam, a jest w ogóle tak ciepło. Ja teraz dalej w krótkim rękawku. Troszkę wieje. Troszkę wieje, no. Troszkę jest zimniej, ale i tak ciepło. A ja mam oczywiście switerek. Kasia ma też swoje bonjour. No i idziemy. Brazylii było, nie? Coś takiego. Brazylii było podobne, takie restauracje McDonald's. Ale to była McDonald's, nie? Też był McDonald's i po drodze. Nad drogą, dokładnie. Wam pokażę zdjęcie z okna. Tu może będzie widać. O, tam widać. Widzicie? Jadą samochodem. Szukam teraz link. A już poszli tam. Co? Nic, pocztelem. Bierzemy. Już dzieci zamówiły, a teraz jeszcze... Co ten pan niesie? Pokaż sobie zobacz. Dla kogo to jest? Dla mnie. To dwie kanapki? No to wyglądało mało, ale teraz wygląda dużo. O matko, czy ty to zjesz? No i proszę, Pedro, tłumacz, co żeś tu kupił. Dasz spróbować, nie? Nie, na pewno. Ładnie wygląda. To jest salami i soda. A tutaj jest pomidor. O, to ja chcę to, chcę to. No. A tu zobaczcie. Pokaż, Pedro, tutaj. Weź bliżej. Pedro pokaże, jak jeżdżą samochody. Jaki mamy widok na autka. Ale straszny, nie? No. To jest autobahn. Tutaj samochodzi idą na 200 na godzinę. Co, już jadę, spróbowałam. I dobre? Dam ci zadanie, a sama jem. No. Dobra. O, jak szybko uciekł. Najadł się i szybko uciekamy. Tu jeszcze lody mamy. Ojeju, jeju. Normalnie. Tyle lodów i do windy wchodzimy. Tam gdzieś stoi nasze auto i nasza kitka. Ona mnie uczała, jak wychodziliśmy. Tak, tak? Patrz, no. Te liny są taśmą sklejone. O matko. A no tak, były taśmy. Mam nadzieję, że nas utrzymają te liny. Tak niebezpieczna linna. Jak przezroczysta, to jakoś się nie boję. No bo ja to się, normalnie to się boję winy, nie wolno skakać. A to już wszystko pozamykane, tylko droga. Czuć jakby było lato. Jakby było lato, po prostu jest tak ciepło. I tutaj ten pan idzie w krótkim rękawku, bo jest tak ciepło. A w ogóle ludzie u góry to byli w krótkich spodenkach, nie? No. Już zupełnie inaczej. Sisi jest, tak. Sisi. Siadamy i odjeżdżamy.